Praktycznie każda matura w części otwartej zaczyna się od zadania polegającego na rozwiązaniu równania bądź nierówności kwadratowej, dlatego tego typu zadania trzeba umieć praktycznie rozwiązywać z zamkniętymi oczami. Żeby rozwiązać takie równanie kwadratowe, no to standardowo zaczynamy od policzenia delty, czyli korzystamy z takiego wzoru i liczymy, że delta w naszym przypadku będzie równa b kwadrat, czyli 6 do kwadratu, czyli 36, minus 4 razy a, czyli razy 1, razy c, czyli razy 7, no i to się równa 36 minus 4 razy 7, 28, czyli delta jest równa 8. Możemy teraz wyciągnąć pierwiastek z naszej delty, no i zazwyczaj jest tak, że się daje wyciągnąć pierwiastek i wychodzi liczba całkowita. W tym przypadku pierwiastek z 8 nie jest liczbą całkowitą, no ale możemy wyciągnąć przynajmniej jakąś całość przed ten pierwiastek. Ósemkę możemy rozbić na iloczyn 4 razy 2, czyli otrzymujemy, inaczej mówiąc, pierwiastek z 4 razy pierwiastek z 2, no a pierwiastek z 4 to jest 2, czyli nasz pierwiastek z delty jest równy po prostu 2 pierwiastki z 2. No i teraz możemy, korzystając z tych dwóch wzorów na rozwiązania równania kwadratowego, właśnie policzyć rozwiązania naszego równania. Czyli liczymy pierwsze rozwiązanie, rozwiązanie x1, które jest równe minus b, czyli minus 6, minus pierwiastek z delta, czyli minus 2 pierwiastki z 2, podzielić na 2a, na 2 razy 1, czyli na 2. To się równa. Minus 6 na 2 to jest minus 3, no i dalej mamy minus 2 pierwiastki z 2 na 2, to jest po prostu minus pierwiastek z 2 i to jest pierwsze rozwiązanie naszego równania kwadratowego. Policzmy teraz drugie rozwiązanie, korzystając ze wzoru na x2, który się nie różni praktycznie niczym od wzoru na x1, poza tym, że znak przed pierwiastkiem z deltą jest dodatni, a nie tutaj, jak tutaj ujemny. Czyli liczymy, że x2 jest równe minus b, czyli minus 6, tym razem plus 2 pierwiastki z 2 i tak samo podzielić na 2. No i to jest równe po prostu minus 6 na 2, czyli minus 3, plus 2 pierwiastki z 2 na 2, czyli plus pierwiastek z 2. No i to jest drugie rozwiązanie naszego równania kwadratowego.